Witam wszystkich, tutaj Klocki by Michael. No i co, i w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam Harry Potter 76407, numer katalogowy, tak jak tu widzicie, 9+. Jest to wrzeszcząca chata i wierzba bijąca. Liczba elementów 777, 6 minifigurek. Rok wydania to jest 1 czerwca 2022, cena katalogowa 429,99. No i co my tu mamy dalej? No i więc tak, jest to oczywiście no, z Harry'ego Pottera. Mamy tutaj kultowe minifigurki Hermiona Granger, Ron Weasley, Sirius Black, Peter Pettigrew i Remus Lupin. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No jest to scena z filmu, tak? Teraz tutaj oczywiście macie mini figureczki i jedna figurka, oczywiście ta, mnie bardzo ciekawi, a zaraz Wam powiem dlaczego. Jeszcze Wam pokażę o, w ten sposób. Obkręcę, jak wygląda z tyłu na pudełku. No i oczywiście tutaj pokazane wilk, wiadomo, się zmienia, tutaj tak samo, tak samo, tak samo. No i ono prezentuje się w ten sposób, a jeśli chodzi o to, czemu mnie ta figurka tego wilka jakby ciekawi, to te nóżki, co on tu posiada, są wykrzywione. No i jestem ciekaw, jak to wygląda na żywo, więc no co, otwieramy, tak? Otwieramy pudełeczko, cyk, cyk, powolutku, żeby nie porozrywać za mocno tego pudełka, nie, bo znajdą się oczywiście ludzie, co kolekcjonują, no trochę tutaj mamy towaru, saszetek, już ja trochę odstawię kamerę, żebyście widzieli mniej więcej. Tak, i tutaj mamy jedynkę, czwórkę, nawet i szóstkę, piątkę, dwójkę i trójkę. O, to, czego my nie lubimy, czyli naklejki. Nie wiem, może tak pokażę. Naklejki, no szkoda, szkoda. Dużo nie jest, no ale są. No i oczywiście instrukcja na białym tle. Fajnie to się prezentuje. Ostatnio też była na białym tle, więc fajnie, fajnie. Ogólnie ta szata jest, no fajnie wygląda, nie? Tak wygląda ona z przodu, z tyłu. Z tyłu oczywiście nic ciekawego. Stron 190. O, tutaj oczywiście, zaraz poczekajcie, pokażę Wam zestawy. No i tak jak zwykle cały zestaw, który się prezentuje w całych kilku zestawach, tak? Tak jak tutaj jest. 76402, 76401, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten zamek, o, fajny jest, fajny. No i 192 strony, karty. Już nawet nie wiem, nie zaznaczyłem, które posiadamy, których nie posiadamy, no ale już kiedyś o tym nagram, najwyżej ile kart posiadamy z tej całej kolekcji. No i nic, no i mówię, jest 6 woreczków, więc widzimy się pewnie po złożeniu. Do zobaczenia. No i zestaw po złożeniu wygląda tak. Tak się prezentuje. Tak, Ala? Cały nasz zestawik. Oczywiście mysz i wilk tu jest. No jest, jest, zobaczcie, tak się prezentuje. A z tyłu mini figurka taka. Tak, to też pokażemy, nie? No. No dobra. Teraz będziemy omawiać nasz zestaw, jak to on tutaj ma, jakie ma funkcje. Dobra, zaczniemy od tego drzewa teraz, tak? Tej konstrukcji. Oczywiście tutaj mamy... To się obraca, tak? Ale poczekaj, Aluś, zaraz powiemy wszystko o tym, ok? To się obraca, tak jak widzicie, ruchliwe, no i... Z tyłu jest wilk. Wilk, dobra, na razie tego gostka położymy dalej i to jest tak ruchliwe, o, zmienia położenie i tu, no, tak, to świeci w nocy, ta część. Jak chcecie, to Wam pokażemy. Nie, już nie będziemy pokazywać, to świeci to w nocy,
Oczywiście tu się to przekręca, tak, tak wygląda. Z tyłu tam mamy funkcję obrotową tego drzewa, o. Że może nas łapać. Kręci się, tak. Złapałam. Zobaczcie. Zobaczcie sami, ja mogę? No, możesz, ale o, widzicie? To się tak kręci. No i teraz pokażemy może z tyłu, jak to wygląda. Część z tyłu, no czekaj, Ala. Jak się prezentuje właśnie z drugiej strony. Czyli nic tutaj aż takiego nie ma. No tutaj to widzieliście, tak? No tutaj mamy pokrętło do obracania tym. Tak jak widać. I to jest zestaw. Tak, on tu się zmienia wtedy w wilka. No ale mówię, tu jest niby, to jest takie zachmurzone niebo, a tutaj jest pełnia i wtedy on się zmienia. No dobra, idziemy dalej. No i tak, tutaj mamy dom. Prezentuje się. Oczywiście to są naklejki, nie? Prezentuje się w ten sposób. A to na górze taki daszek. No daszek taki, tak, tak. Taki biały. No dobra, tutaj. A tak, tu mamy drzwi, one się otwierają. Zobaczcie. A, ale okna się chyba nie otwierają. Nie, okna nie, akurat okna się nie otwierają. Z boku on wygląda w ten sposób. To jest komin. Tak komin, jak widać, to jest komin. Komin duży. O, zobaczcie. No, komin. No i jeszcze z tyłu pokażemy, jak to w środku mniej więcej się prezentuje. No, zobaczcie. Tutaj mamy fortepian, najprawdopodobniej. Tam mamy jakieś okna. Tutaj łóżko. Tu mamy oczywiście zdjęcie. No. Tutaj z tej strony. Tak, to tak wygląda na dole. No. Zobaczcie, na dole mamy skrzynię. Nie. Tak, tu siedzenie. Skarbów. Skrzynia skarbów, możliwe. Możliwe. Możliwe, że skrzynia skarbów. Jak u pirata. Jak u pirata, tak. Jak u pirata, zobaczcie, cyk. To się otwiera? Oczywiście tak, teraz pokażemy z tej strony, tu się otwiera. O, zobaczcie. O, nie. Gdzie? No i tu się zamyka, cyk. To się otwiera, to się zamyka. Tutaj mamy coś takiego. Z tej strony, no i o, w całości prezentuje się w ten sposób, nie? Ten budynek. No tutaj mamy taki małą część, jest to jakby z tyłu pewnie jakieś już pola czy coś, nie? Bo to tak mniej więcej stoi przy domu, tu się wchodzi i tam się przebiega, zobaczcie. No nic, no w całości to wygląda jak mniej więcej wszystko to tak, nie? O, tutaj jeszcze można połączyć. Połączyć. O, tutaj jest takie, żeby połączyć. O, te dwa zestawy, na razie nie będę łączył. O, no i dobra, przyjdziemy teraz do minifigurek. Nie powiem, powiem fajnie to wygląda. Ogólnie jak to złożone w cako, to fajnie w całości. No i jeszcze to, nie? Tak. Oczywiście, o to jak świeci. No dobra, idziemy do minifigurek. No i pierwsza minifigurka jest to Harry Potter. Tak, tak się prezentuje. Różkę. Tutaj widzimy ubranie rozsunięte bluza. No oczywiście. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Tak jak widać. Oczywiście dwa wyrazy twarzy. Tak. Już. Ma to kreskę. Kreskę, nie kreskę, tylko to znamie ma. To jest pierwszy wyraz. Tutaj mamy taki wysolutki drugi. No, tak on się prezentuje. Tu mu zobaczymy. A, proszę bardzo, nasz Harry Potter. Lecimy do następnej minifigurki. Tak, następna minifigureczka, tak, to jest Hermiona Granger. Tak, ma różową bluzę, zobaczcie. To moja ulubiona. Twoja ulubiona? Włosy, oczywiście. Dwa wyrazy twarzy, tutaj pierwszy jest taki. Uśmiechnięty. No. A drugi taki. Taki bardziej złości. Nie, złości się dokładnie, ale my mamy ten uśmiechnięty bardziej, nie? Ale,
Oczywiście na tosiku oni mają takie, widać, że zabłocone, trochę brudnawe, więc gdzieś tam chodzili, coś robili, tak jak to w tym filmie. No, więc dobra, lecimy dalej. Następnej minifigury. Następna minifigureczka jest to Ron Wesley. Prezentuje się on w ten sposób, też ma bluzę, tak. Oczywiście, on tak z tyłu prezentuje się ta bluza. Oczywiście mają krótkie nóżki, jak to tutaj. Krótkie nóżeczki, bo to Tak. ludzie Nie, 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 oni, bo dzieci i dlatego. Drugi wyraz twarzy to taki bardziej no uśmiechnięty, ten to taki zadufany. A proszę bardzo, nasza minifigureczka i lecimy dalej. No i ta minifigureczka się nazywa Peter Pendy. Peter Pettigrew, tak? Proszę bardzo, każdy jak oglądał Harry'ego Pottera, to mniej więcej kojarzy, kim on jest. Oczywiście torsik fajnie tutaj, skomponowany z nóżkami. Zobaczcie, że to fajnie tak wygląda. Z tyłu, tak. Tu kaptur. No i dwa wyrazy twarzy. Pierwszy to jest taki, jak widać. No a drugi taki. No, fajna minifigureczka. No i oczywiście ona zmienia się w tego maluszka. W tego maluszka? Tak, w szczura. Szczur. To jest szczur Rona Weasleya, więc ona zmienia się w szczura. No dobra, lecimy dalej z minifigureczkami. Minifigureczka nazywa się Sirius Black. Sirius Black, oczywiście. Fajnie, fajny tors. Wygląda taki podarty, nie? Koszula, tam tatuaż chyba nawet tutaj na środku. Z tyłu w ten sposób. Oczywiście dwa wyrazy twarzy. Jeden pierwszy jest taki, a drugi złości jest się. Taki. Zobaczcie. Więc Sirius Black. Harry Potter go bardzo, bardzo lubiał i oczywiście on zmienia się w lisa. Nie, w wilka. Takiego czarnego wilka. Dobra, lecimy dalej. Figureczka nazywa się Remus Lupin. No, Remus Lupin, tak, oczywiście w ten sposób wygląda. Zobaczcie, też ubranie takie troszkę podarte. A taka twarz? Z tyłu to samo. Oczywiście dwa wyrazy twarzy. Pierwszy to jest ten, jak się będzie zmieniał w wilka. A drugi wyraz twarzy jest taki. Więc ten bardziej mi się podobał. No. Jak on się tutaj właśnie będzie przemieniał, nie? No. I minifigurka nawet fajnie się prezentuje. Tak. Dobra, jedziemy do ostatniej minifigurki, która jest najciekawsza dla mnie. Więc tak. To jest ostatnia minifigureczka. Nazywa oczywiście się Muni, tak, dobra, ale Muni. Oczywiście to jest minifigurka, gdzie Remus Lupin właśnie zmienia się w tego właśnie wilka. I teraz tak, no oczywiście no, wyrazów twarzy żadnych nie ma, jest tylko to, co widać, ten wilk. Oczywiście torsik prezentuje się w ten sposób, tak. Fajnie się prezentuje. Zobaczcie. No i te nóżki są fajnie wygięte, zobaczcie, nie? No, dla mnie bomba po prostu, tak. No, to jest minifigurka, która naprawdę przedstawia jakby wilkułaka w ten sposób. No, po prostu fajnie te nóżki wyglądają w ten sposób wygięte. Mi się też podobają. No, fajne. Właśnie to jest w tej minifigurce, ona mi się właśnie podpasowała, dlatego że te nóżki są tak wygięte, nie? Super. Patrzcie. No i to by były wszystkie minifigureczki. Wszystko prezentuje się w ten sposób, tak? Są jeszcze gazeteczki. Nie gazeteczki, tylko karty, tak? Tak jak tutaj widać, zobaczcie. Cztery karty. Muszę kiedy nagrać o tym, ile my tych kart już posiadamy ogólnie. No ale na pewno to trochę mamy ich. No i tutaj mówię, cały zestaw prezentuje się w ten sposób. Tak, Harry Pottera oczywiście. No, tak, Harry Pottera oczywiście, ale
Mamy Harry Pottery wszystkie. Mamy. No i jak się podobał odcinek, dajcie łapkę w górę. Oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku i subskrypcji. Więc do następnych odcinków. Siema.